Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Kalifornia, stan zamienia się kompletnie w komunizm. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szczeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. No co to jest komunizm? No w zasadzie komunizm, pomijając te wszystkie ekonomiczne, polityczne sprawy, no to komunizm to jest wtedy, kiedy jest jedna partia, która w imieniu ludu, partyjniacy piją szampana i jedzą truskawki i kawior. No tak można powiedzieć, że po prostu jest to dyktatura komunistycznych świń, które dopadają do żłoba, no i tłumaczą, że robią wszystko dla ludu pracującego w miast i wsi. No teraz ostatnio to tłumaczą, że robią wszystko dla ludu niepracującego, bo lud niepracujący dostaje zasiłki i tak dalej. No i mówią, że walczą właśnie o równość kobiet przez to, że wpychają mężczyzn w sporty kobiece. Także to jest kompletnie jakaś paranoja. No to wszystko jakoś musi tąpnąć. To chyba już najbardziej nienormalni demokraci zaczynają rozumieć, że to, co się dzieje w ich partii, to jest po prostu nienormalne. No i teraz nienormalność jest w Kalifornii. 30-40 lat temu gubernatorem Kalifornii był Ronald Reagan. No on był kiedyś tam aktorem. Ludzie się śmieją, że w Ameryce prezydentami zostają aktorzy. No ale prawda jest taka, że aktorem był, strzelał tam z tych sześciostrzałowych rewolwerów przez pewien moment, no ale był gubernatorem. Był gubernatorem Kalifornii, bardzo, bardzo konserwatywnego stanu. Stan zaczął się zmieniać. 30-40 lat temu już zaczęło się, od 60 lat w zasadzie komuniści amerykańscy walczą z wolnym rynkiem, walczą z wolnością wypowiedzi, walczą z konstytucją amerykańską. Od lat 60. komuniści po prostu przygotowywali opanowanie Ameryki. No i teraz patrząc na Amerykę, no Ameryka została opanowana całkowicie. 95% uniwersytetów jest komunistyczna, 95% środków masowego przekazu jest komunistyczna. 95% wielkich biznesów, które żyją z 80% społeczeństwa jest komunistyczna. Związki zawodowe są komunistyczne. No, także te 60% ludzi po prostu siedzi, tyra i pracuje na te 30-40% ludzi przy żłobie. No i jeszcze wszyscy są przekonani, że to się wszystko dobrze dzieje. No te wszystkie regulacje bankowe na przykład spowodowały, że nieruchomości są nieprawdopodobnie drogie. Wszystkie te regulacje komunistyczne spowodowały, że benzyna jest bardzo droga. Spowodowało, że samochody są bardzo drogie, że jedzenie jest bardzo drogie. No wszystko to, co komuniści tłumaczą ludziom, że będzie dla nich lepiej, no to nie jest lepiej. No i w Kalifornii właśnie ta bezpośrednia demokracja zostaje zamordowana. Demokraci na dzień dzisiejszy, po 40 latach, no to praktycznie wszystkie stanowiska, wszystkie biura, wszystkie te partie rządzące, jakieś takie miejsca są wypełnione przez komunistów. No i dwie trzecie w parlamencie, czy powiedzmy w Sejmie Kalifornii, to są komuniści. No i to nie wystarcza. To im jeszcze nie wystarcza. Teraz oni, komuniści, starają się, żeby jeszcze bardziej umocnić swoją siłę. No i jak oni chcą to zrobić, żeby umocnić swoją siłę, będąc przy żłobie, no oczywiście zabrać prawo ludzi, którzy powiedzmy mogą głosować. No a kto głosuje? No każdy normalny obywatel, kiedy jest zdenerwowany. Plebiscyt. Plebiscyty, no to są bardzo, bardzo ważną sprawą w Ameryce. W Ameryce może być plebiscyt na temat prawa, które przeprowadzi, jeżeli kongres, Sejm czy parlament ten stanowy coś tam zrobi, no to ludzie mogą, obywatele mogą powiedzieć nie, mamy plebiscyt, podważamy to, co nasi reprezentanci zdecydowali, no bo
demokracja na czym polega? No nie w niemieckiej republice demokratycznej, nie w polskiej ludowej demokracji, no bo Rzeczpospolita, no to niby ma być pospolita rzecz, czyli demokracja, tak? Ludzie i tak dalej. Nie w koreańskiej republice demokratyczno-ludowej. To w Kalifornii to właśnie się dzieje. Jednopartyjny stan. No i oni teraz chcą zrobić reformę. Reformę tych ballot reform, czyli plebiscyty. No i tłumaczą wszystkim tym naiwnym, że trzeba coś zrobić z tym, że bardzo dobrze zorganizowane grupy działają wbrew interesom ludu pracującego miast i wsi. No a prawda jest taka, że to lud pracujący miast i wsi powinien mieć prawo do głosowania. No jak komuniści robią w bambuko Kalifornijczyków? No robią to w ten sposób, że w Kalifornii jest około 55 milionów ludzi. Także 55 milionów, no to 1%, to 10% to jest 5,5 miliona. 1%, no to jest 550 tysięcy ludności. Także, żeby jakiś plebiscyt się odbył, żeby ten balot się odbył, no to musi być 1% zebranych podpisów, no ale ważnych podpisów. Także zasadniczo, no to trzeba zebrać z 2% podpisów, no bo powiedzmy spora część tych podpisów, no to ktoś podpisuje nie mając prawa do podpisywania. Niektórzy podpisują powiedzmy dwa razy i tak dalej, i tak dalej. No są najróżniejsze rzeczy, które mogą zrobić to, że ten 1% podpisów, 550 tysięcy nie wystarczy. No i teraz komuniści doszli do wniosku, że jak udupić obywateli? No te 550 tysięcy zebrać, no to sporo zajmuje, długo zajmuje, tak? Pierwszy jest czas. Także do tej pory, no to było pół roku obywatele tam się orientowali, że politycy ustanowili złe prawo, no i zaczęli działalność jakąś aktywną i przez 180 dni, pół roku zbierali te podpisy. Co komuniści wykombinowali? No komuniści wykombinowali, że w zasadzie jeżeli będzie jakiś plebiscyt, który będzie chciał zmienić prawo co politycy komunistyczni ustanowili, no to będzie tylko 90 dni. Także obcięli na połowę. No, czyli demokracja, można powiedzieć, została zabita, tak? No bo do tej pory jest dwa razy więcej, jak się zmniejszy dwa razy. No drugą rzecz, którą zabili, i no to jest to, że bardzo dużo tych ludzi, którzy zbiera te podpisy, no to są opłacani. Są opłacani, po prostu pewne grupy zbierają pieniądze, jest jakiś fundusz na ten plebiscyt i ludzie wpłacają tam 5, po 10, 20, 100 dolarów. Ci ludzie, którzy nie chcą stać na tych ulicach i po prostu zbierać, tłumaczyć i tak dalej, bo dużo ludzi po prostu pracuje i nie ma czasu. No to bardzo dużo ludzi po prostu decyduje, że zapłaci finansowo. Na ta grupa, która nie zgadza się z decyzjami Sejmu Kalifornijskiego, czy tam Kongresu, to mają płacone. No i teraz ciekawe jest, że ta ustawa komunistyczna przewiduje, co najmniej 10% musi być uzyskana przez wolontariuszy, przez ochotników. No i to też nie jest takie proste, że ktoś się zgłosi. No teraz komuniści mówią, no tak, chcesz być ochotnikiem, no to musisz przyjść do nas, do naszego urzędu, do naszej partii, zostać przeszkolony, masz dostać trening ze stanu i tak dalej, i tak dalej. Będzie ci powiedziane, co możesz robić, co masz nie robić. No ale to te wymagania są tylko dla plebiscytów, które chcą zmienić prawo, które zostało ustanowione przez niby reprezentantów kalifornijskich.
to jest, no chodzi o to, żeby ograniczyć możliwość tych zbierania tych głosów, no bo teraz jest bardzo często, to jest tak, że po prostu ludzie też idą, staną tam godzinę czy dwie, ci ochotnicy i niektórzy, którzy zarabiają, stoją tam dniami i tak dalej, i tak dalej. No a teraz jak stan powie, że masz iść na treningi, na szkolenia, na to, na tamto, no to jest mało tych ochotników, to teraz będzie jeszcze mniej. No ale najlepsze jaja to są z tym, jaja są z tym, że komuniści, powiedzmy, no bo kto głosuje na komunistów? No na komunistów głosuje cała budżetówka, czyli nauczyciele, policjanci, straż pożarna, w sumie policja. Wszyscy ci, którzy żyją z budżetu, z podatków, powiedzmy, normalnego, pracującego podatnika, który płaci tam 17, 20, 25% swoich podatków federalnych, no i tam 11-12 podatków do Kalifornii, bo Kalifornia ma jedną z najwyższych stawek podatkowych, jako stanowych, no i związki zawodowe, wszystkie te zielone grupy, no bo te zielone grupy, no to zawsze się nachapią przy takim bałaganie, przy tych wszystkich hochsztaplerach, no te zielone grupy się najbardziej nałapią. No i to jest ciekawe, że związki zawodowe nie potrzebują tych 10%. Przepraszam, nie potrzebują 10% tych ochotników. No, nie zdarzy się tak, żeby związki zawodowe walczyły przeciwko komunistycznym politykom, no ale nawet jeżeli by się coś takiego zdarzyło i chcieliby zrobić jakiś plebiscyt i inicjatywę społeczną, no to oni mogą po prostu ze swoich pieniędzy związkowych zapłacić wszystkim pracownikom, nie muszą mieć żadnych ochotników. Także, że komunista potrafi, tak? Komunista zawsze wyroluje ludzi pracujących miast i wsi. No, demokraci nie będą walczyli ze związkami, no ale nawet jakby związki chciały, no to nie są wyłączeni. Do tego jest jeszcze niezły numer, że cała ta petycja, no to ma mieć tam 2-centymetrowe napisy, kto dawał pieniądze na tą inicjatywę, tych głównych fundatorów. Także no, ktoś może powiedzieć, no co złego z tym, kto daje fundusze na to, no to niby można powiedzieć, że nie jest to takie głupie, no ale do tego jeszcze zmieniają, rzucają kłody pod nogi, no bo wymagają nie tylko, żeby ktoś podpisał się, nie wymagają, żeby ktoś podpisał imię i nazwisko drukowane i nie wymagają tylko, żeby wpisał adres, to wymagają, to jeszcze muszą podpisać i podpisać inicjałami, że przeczytali, kto daje pieniądze na tą kompanię. Jeżeli nie podpiszą i nie zostawią inicjałów, no to wszystko to idzie do śmieci i wtedy jest podpisy nieważny. No i każą też tym wszystkim organizatorom plebiscytów informować o jakichś zmianach czy dodatkowych fundatorach. Także to jest jeden wielki, no można powiedzieć, kłody pod nogi nieprawdopodobne. Tak? To jest rzucanie cegieł w szprychy czy pompki w szprychy. Także te procedury i cała ta sytuacja, no to jest jedno wielkie pole minowe. Te pole minowe, że ktoś, kto ma przejść przez to, ktoś, kto ma nawigować przez ten ocean, przez ten sztorm, no to jest ciężkie do spełnienia. No i to jest to, co komuniści chcą. Oni chcą zrobić taki bałagan, żeby nikomu się nie chciało, jakaś papierkowa pomyłka. No i od razu 100 tysięcy podpisów po prostu idzie do śmieci. No tak jak komuniści w Sacramento zdobywają coraz bardziej władzę, no to w Kalifornii, pomimo że jest komunistyczna, no to w Kalifornii jednak się tam opanowywują. Tam było referendum do odwołania gubernatora, nie udało im się. Było referendum, żeby prokuratora stanowego odwołać, no to odwołali. Ten jeden
jednostanowa polityka doprowadziła do tego, że na przykład była inicjatywa w 2020 roku. Chodziło to o inicjatywę AB5, która komuniści powiedzieli, że wszyscy ci, którzy tam pracują, mają jakieś tam fuchy, jeżdżą tam przypadkowo na taksówkach, piszą jakieś tam artykuły do gazet, robią jakieś wywiady, nie wywiady, no wszystkie te jakieś fuchy takie na wolnych strzelców, no to Kalifornia, to komuniści powiedzieli, że to jest w zasadzie zawód, że to jest praca, że to jest stanowisko, no i plebiscyt był taki, że ludzie zdecydowali, że nie, że to nie jest normalna praca, że to nie jest normalne stanowisko pracy. Bardzo dużo ludzi po prostu chce robić takie na zlecone, tak na szybko, na to, żeby zarobić, no bo co się dzieje, jak zakwalifikowali niektórych ludzi, że to jest stanowisko, że to jest zawód, no to później są jakieś wymagane ubezpieczenia, jakieś opłaty, jakieś najróżniejsze rzeczy, no i ludzie przestali wynajmować czy zlecać pracę, no i ludzie, którzy pracowali na te zlecone, nie pracują, no bo pracy już na stałej nie było, także komuniści zabili po prostu pracę wielu dziesiątkom, setkom tysięcy ludzi. No było też referendum, było ten plebiscyt na temat tego, bo komuniści zdecydowali, jak się zastanawiacie, dlaczego w Kalifornii jest taki syf kiła i mogiła, no bo tam po prostu można ukraść do $950, no i jak policja złapie takiego kryminalistę, recydywistę, który ukradnie $950, no to biorą go na komendę, na komendzie dają mu oskarżenie, prokurator przychodzi i mówi, staw się za 3 tygodnie w sądzie, no i nie ma kaucji, bo komuniści powiedzieli, że kaucje są niepotrzebne, bo są rasistowskie, no i teraz tam 1,000, 2,000, 5,000 tych samych bandziorów kradnie, podpala i tak dalej, i tak dalej. No ale to Kalifornia, ludzie się zdenerwowali, był plebiscyt, było głosowanie, oni powiedzieli, że nie może być jakiejś sytuacji, żeby nie było kaucji. Tak samo w 2024 roku teraz wygląda na to, że będzie taki plebiscyt pod względem tego, że komuniści w Sacramento, w stolicy Kalifornii, ustanowili prawo, że w całej Kalifornii nie można wydobywać oleju, no bo tam jest tych szajbusów zielonych od groma, no i zabronili to. No i teraz Kalifornijczycy, obywatele, wszyscy ci obywatele mówią, jak to jest możliwe, żebyśmy nie wydobywali oleju, jak mamy tyle oleju, tyle tam setki tysięcy ludzi mogłoby zarobić, setki tysięcy ludzi mogłoby się wzbogacić, mogłoby pracować i tak dalej, i tak dalej. No i możliwe, że będą to robili. Tak samo jest referendum na to, że Kalifornia powiedziała, że wszystkie te fast foody, te wszystkie bistro, miejsca, gdzie tam można zjeść w ciągu 10-15 minut, no to tam nakazali powiedzmy dawać jakieś stawki minimalne i tego rodzaju ingerencja w to wszystko. No rezultatem oczywistym dla wszystkich normalnych to jest taka, że jeżeli ktoś tam mało zarabiał, no to był w desperacji, a jak ta płaca będzie podniesiona, to bardzo często ludzie na samym dole, którzy żadnej by roboty nie mieli, no to zostają wyeliminowani przez innych, którzy przyjdą, są bardziej zdolni czy skuteczni i przyjdą pracować za tą stawkę i wyrzucają tych na samym dole, którzy już w ogóle nie będą mieli pracy. No i też komuniści debile, jeżeli proponują te wszystkie stawki minimalne, to jest takie, że jak są te stawki minimalne podnoszone, no to prędzej czy później te biznesy robią najróżniejsze roboty. No i teraz właśnie już kawy mało kto parzy, hamburgerów już nikt nie robi, teraz jest pełna automatyzacja. Komunistom się wydawało, że po prostu podwyższanie pensji
coś dobrego spowoduje, a nie powoduje. Nie powoduje na wszystkich stronach. No i co? No i suma summarum to chodzi o to, że demokraci nazywają siebie demokratami, a to są bandziorami politycznymi. Po prostu nie chcą, żeby obywatele mogli głosować. Oni chcą rozwalić tą siłę wyborców. No i wierzą, to, że to nikt o tym nie będzie mówił, wierzą o tym, że nikt nie będzie pisał. No i faktycznie mało kto mówi, mało kto pisze, ale normalni muszą zacząć o tym mówić. Zdrowia dla normalnych, subskrybuj.